Witam Ciebie serdecznie. Gala Samochód Roku 2018, Gala Playboya. Samochód dla Ciebie to? To samochód. Ale środek lokomocji, masz prawo jazdy, jeździsz, jak jeździsz, to jakim samochodem? Mam prawo jazdy i jeżdżę mini dzielnie, wiernie od, nie wiem, 10 lat już albo 12, kupuję mini, tak, co jedno, to następne mini i już. Czyli mini, dobrze, teraz Playboy, bo kilka lat temu miałaś sesję zdjęciową Playboyu. Tak, okładkę. Jak wspominasz tą sesję? A chciałabyś na przykład powtórzyć, jakby znowu do Ciebie zadzwonili, no to robimy powtórkę sprzed 5 lat. No jasne, że tak. Ale rozkładówka, czy tak jak, czy skupimy się na okładce? Okładka. Czyli na bogatości. No tak, wiesz, ja nie stosuję za dużo półśrodków w życiu. Nie, no słuchaj, ja myślę, że taka ściema, że jakby do mnie zadzwonili i by mnie zapytali, ja bym powiedziała, nie, to jest taka fajna ściema, wiesz, dla kogoś, kto ma z 18 lat, ale no, pewnie, żebym chciała. No dla każdej kobiety to jest podkreślenie takiej kobiecości, wiesz, takiej atrakcyjności, nie wiem, sensualności, seksualności. Jesteś atrakcyjna w takim damskim garniturze. A bo ja na co dzień w ogóle chodzę ubrana jak facet, więc doszłam do wniosku, że dzisiaj przyszłam się tu tylko bawić, a nie wyglądać, więc się ubrałam wygodnie po prostu. Ale właśnie jak czytam o tobie, to nie było zbyt dużo zabawy ostatnimi czasy. Czy chcesz przestrzec swoje koleżanki, żeby uważały na podstarzałych młodych panów? Słuchaj, na podstarzałych czy niepodstarzałych to już niech każdy uważa tak jak chce, ponieważ wiesz, to jest kwestia tam gustu, czy ktoś lubi starszych czy młodszych mężczyzn, ale ja po prostu nie chcę, żeby ktokolwiek jeszcze padł ofiarą tego faceta, w sensie nie chcę, żeby się oszukiwał dalej, o to mi chodzi. Od samego początku wiedziałeś, że trochę mi to śmierdzi, że nie. Jest zbyt idealnie? Nie. A kiedy był ten moment, że no to już nie będzie nic dobrego z tego? Ze 4 tygodnie temu chyba. I właśnie, jak on reaguje? Nie boisz się? Nie jest natarczywy? Nie męczy Ciebie telefonami, SMS-ami i tak dalej? Nie, nie. Ja nawet dzisiaj z nim rozmawiałam normalnie, ze sobą rozmawiam i nic się nie dzieje takiego. Prosił mnie jedynie, spotkałam się z nim chyba w sobotę, prosił mnie jedynie, żebym zaprzestała rujnować mu życie osobiste. A będziesz dalej mu rujnowała życie osobiste? Nie, powiedziałam mu prawdę. Powiedziałam mu, że Krzysztof, bardzo mi przykro, ale w weekend jeszcze muszę dokończyć to, co zaczęłam, ale od poniedziałku nie będę Ci już rujnować życia pod warunkiem, że nie będziesz okłamywał, znaczy nie będziesz kłamał na mój temat, w sensie robił ze mnie psychofanki czy tam... I się zgodził. Ale też warto właśnie mówić o takich sytuacjach, bo wiele naiwnych dziewczyn i też mężczyzn właśnie daje się oszukiwać takim wyznaniom, że się kogoś kocha albo nie kocha. To właśnie jakbyś dla naszych widzów, którzy oglądają teraz będą oglądać naszą rozmowę, jakieś rady, żeby na co uważać przy początku znajomości? Nie mam pojęcia. Jakbym wiedziała, to bym nie opowiadała Ci dzisiaj o tym, co się stało. Nie mam pojęcia, nie wiem. Czy to doświadczenie czegoś Cię nauczyło, czy już to doświadczenie, które, no nie oszukujmy się, było złe i trochę podłe ze strony pana Krzysztofa. Czy mnie czegoś nauczyło? Wiesz co, jednej rzeczy, najwięcej ja się nauczyłam przy rozstaniu ze swoim partnerem Piotrem, ale to rozstanie też mnie czegoś nauczyło. Nauczyło mnie mianowicie tego, że żeby w ogóle się, wiesz, tak naprawdę w życiu nie bać. Jeżeli chcesz coś zrobić, to rób i jeżeli ktoś cię, wiesz, ewidentnie kopie, robi ci krzywdę, a wiesz, no masz prawo się bronić, tak? To prawda. Każdy ma prawo. Jeżeli ty mi robisz krzywdę, ja mam prawo się obronić. Nie muszę atakować, ale mam prawo się obronić. I myślę, że to jest chyba to, czego się nauczyłam. A właśnie, jak teraz u Ciebie wygląda życie zawodowe? Bo widziałam ostatnio, że jesteś kelnerką w pewnej restauracji na ulicy Żytni. Akurat mieszkam niedaleko. Tak? Tak. Nie jestem kelnerką, ale... A co, jakby była kelnerką, to byś przychodził do nas? Nie, no mam niedaleko, więc tak prędzej czy później wpadnę do Carpaccio. Nie, w Carpaccio nie jestem kelnerką. Ja współpracuję z restauracją Carpaccio i zajmuję się głównie taką stroną marketingową, ale kelnerką nie jestem. Zresztą nie chcieli mnie wpuścić na salę. Mówią, że jestem zbyt mało punktualna. Aha, zbyt mało punktualna, ale powiedz mi w takim razie, bo mówiłaś promocja, marketing, czyli to jest to, czym się głównie obecnie zajmujesz? Nie, jeszcze otwieram sklep internetowy z ubraniami, więc ja naprawdę mam bardzo dużo pracy. Do domu przychodzę tylko się przespać, ale to i tak strasznie za krótko. Ciągle jestem zmęczona, nie mam czasu na nic. No jo. Sklep z ubraniami to jest ogólne pojęcie. Te ubrania będą dedykowane dla kobiet, dla mężczyzn, dla dzieci? Dla mężczyzn i dla kobiet, w przyszłości dla dzieci. To jest po prostu multibrandowy sklep z bardzo drogimi markami. Akurat tak się ułożyło. A Krzysztof Rutkowski otrzyma zniżkę u Ciebie w sklepie internetowym?
Wyślę mu coś za darmo. O, będzie promował. Mam nadzieję, że to doświadczenie, które spotkało Dominikę, czegoś was nauczy. Życzę udanej imprezy. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo i da się przywitać ze znajomymi.